Assalamu alaikum, приветствую всех, это опять я. W dzisiejszym odcinku opowiemy o Ramzanie Kadyrowie. Jak doszedł do władzy, jaką rolę pełni w rosyjskiej polityce oraz w jakim stopniu jest zależny od Moskwy. Na te i inne pytania odpowiemy wraz z Marią Domańską i Wojciechem Góreckim. Kadyrow urodził się w 1976 roku. Od 20 lat zajmuje znaczącą pozycję w życiu politycznym Czeczenii, Kaukazu i całej Rosji. Kariera Ramzana Kadyrowa wiąże się z osobą jego ojca, Achmeda Kadyrowa. Kadyrow senior był muftim, przywódcą religijnym oraz jednym z liderów czeczeńskich bojowników w I wojnie czeczeńskiej, która toczyła się w latach 1994-96. Ramzan Kadyrow stał wówczas u jego boku, potem w okresie po 1996 roku, po zwycięstwie bojowników w I wojnie czeczeńskiej, również był blisko swojego ojca i w tym czasie w Republice coraz większy wpływ uzyskiwali salafici, radykalni muzułmanie, inspirowani przez radykalne nurty islamskie z zagranicy. Głównym przeciwnikiem Achmeda Kadyrowa jako muftiego i zwolennika tradycyjnego dla Kaukazu, dla Czeczenii, islamu, nurtów sufickich, takich mistycznych nurtów w islamie, stawali się nie politycy moskiewscy, nie Rosja, ale właśnie ci salafici, ci przedstawiciele właśnie radykalnego islamu, z którymi ci muzułmanie tradycyjni zaczynali przegrywać wojny o rząd dusz. Dlatego, kiedy doszło do II wojny czeczeńskiej, która wybuchła w 1999 roku, Achmed Kadyrow zmienił front i stanął po stronie rosyjskiej, sądząc, że z rosyjską pomocą po prostu wyeliminuje tych radykalnych muzułmanów. To jest oczywiście pewne uproszczenie, natomiast taka ogólna kalkulacja była Achmeda Kadyrowa, a wraz z nim jego syna Ramzana, który pełnił funkcję szefa jego osobistej ochrony. Po wojnie w 2002 roku Moskwa wiedziała, że Czeczenie uda się opanować, ale nie starczy im środków i sił na kontrolę. Wtedy pojawił się pomysł czeczenizacji. Polegało to na przekazaniu kontroli zaufanej osobie. W tym przypadku był to Achmed Kadyrow. Nowy przywódca Czeczenii ginie w zamachu niedługo po zdobyciu władzy, 9 maja 2004 roku. Władzę przejmuje jego syn, Ramzan. Ахмад Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в день Победы. И ушел непобежденным. Początkowo nie mógł formalnie zostać szefem republiki, ponieważ nie miał jeszcze ukończonych 30 lat. Natomiast faktycznie zaczął kontrolować po prostu republikę i stopniowo również te funkcje formalne obejmować. Zaczęło się to od wicepremiera, później był prezydentem Czeczenii. No i równocześnie on kontynuował politykę swojego ojca, polegającą na przyciąganiu tych bojowników, którzy decydowali się złożyć broń, do siebie, do swoich oddziałów, równocześnie bardzo zręczny sposób legitymizował się, odwołując się do islamu, oczywiście tego islamu tradycyjnego. On bardzo tutaj dbał o miejsca kultu, między innymi Kunty Hadziego, takiego czeczeńskiego przywódcy w okresie wojny z Rosją, który był, no, takim, można powiedzieć, kaukaskim czeczeńskim Gandhim czy świętym Franciszkiem. Kadyrow dał się poznać jako przywódca autorytarny, łamiący prawa człowieka. Początek jego rządów to intensywne prześladowania opozycji. Eliminował środowiska lojalnych wobec Moskwy Czeczenów, bo nie tylko Kadyrowowie tworzyli taką grupę, to również była rodzina Jamadajewów z Gudermesu. No i około roku 2008 po wojnie rosyjsko-gruzińskiej udało mu się wyeliminować klan Jamadajewów z polityki. No i gdzieś mniej więcej na początku drugiej dekady XXI wieku można powiedzieć, że osiągnął pełnię władzy, pełnię kontroli nad republiką, równocześnie uzyskując bardzo, bardzo wysoki stopień niezależności od Moskwy i stopniowo uzyskując taką pozycję, jakiej mówimy, czyli pozycję, no, kogoś znacznie, znacznie, znacznie ważniejszego niż tylko przywódca jednej z republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej.
Tak jak Czeczenia nie jest typowym regionem Federacji Rosyjskiej, tak Ramzan Kadyrow nie jest typowym szefem regionu, nie jest typowym gubernatorem. Gubernator w systemie rosyjskim obecnie to jest tak naprawdę menedżer średniego szczebla, całkowicie niesamodzielny, uzależniony od Kremla, od transferów budżetowych, od decydentów, którzy operują poza regionem i decydują z zewnątrz o regionie. Ramzan Kadyrow natomiast wykreował się na właściciela Czeczenii, gdzie stworzył reżim despotyczny. Kadyrow sugeruje, że ma władzę suwerenną nad Czeczenią, na takiego padyszacha się wręcz kreuje, na despotycznego władcę, na sułtana Czeczenii. Kadyrow ma bardzo duże ambicje i między innymi ma ambicje, które przejawiał od właśnie momentu, kiedy podporządkował sobie w całości republikę, żeby wykraczać poza Czeczenię. Wykraczać w sensie fizycznym i wykraczać w sensie symbolicznym. W sensie fizycznym to były próby przejęcia, częściowo udane, pewnych przygranicznych regionów sąsiednich republik, Inguszetii, ale też Dagestanu. Tutaj można powiedzieć, że on działał takimi metodami balonów próbnych. Jakiś po prostu oddział czeczeński wychodził, zajmował wioskę po stronie inguskiej, czy też władze w Czeczenii ogłaszały parlament czeczeński, że następuje korekta granic, no i po prostu patrzono, co z tego wyniknie, czy jak duży będzie opór, czy Moskwa będzie interweniować, nie będzie. No, należy sądzić, że w pewnym momencie Moskwa postanowiła jednak te ambicje ukrócić i tak jawnie już od pewnego czasu Kadyrow się nie domaga tych cesji terytorialnych na rzecz Czeczenii, natomiast wypowiada się w imieniu nie tylko Czeczenii, nie tylko muzułmanów czeczeńskich, ale też wielokrotnie w imieniu całego Kaukazu, wszystkich muzułmanów Rosji, wszystkich muzułmanów świata, czym właśnie w taki symboliczny sposób poszerza zakres swojej działalności i podkreśla swoją rangę, niejednokrotnie zresztą przysparzając Moskwie problemów. Tak było, kiedy występował w obronie mniejszości muzułmańskiej Rohingya w Birmie, w Mianmie. Prawdopodobnie to on stał za bardzo dużą demonstracją w Moskwie, która się odbyła w obronie właśnie tej mniejszości, która zmusiła Federację Rosyjską do pewnej korekty polityki zagranicznej. I no, to pokazuje, jakie są wpływy, jakie są możliwości Kadyrowa. Innym takim barwnym przykładem, dosyć ciekawym, był wieloetapowy konkurs odbywający się w Rosji na obiekt będący symbolem, mający być symbolem Federacji Rosyjskiej. No i bardzo długo w rankingu prowadził meczet Serce Czeczenii w Groznym, ogromny meczet na 10 tysięcy wiernych z minaretami przekraczającymi 60 metrów. No, z jakichś tam przecieków wiemy, że po prostu urzędnicy czeczeńscy mieli za zadanie przez ileś tam godzin dziennie wysyłać SMS-y właśnie z tym obiektem jako właśnie według nich najlepszym do reprezentowania Federacji Rosyjskiej. Nie jest do końca jasne, czy Kadyrow jest samodzielnym graczem, czy marionetką Putina. Stosunek Kadyrowa do Rosji, której częścią formalnie Czeczenia pozostaje, jest bardzo specyficzny. To znaczy Kadyrow bardzo często podkreśla, że jest lojalny osobiście wobec prezydenta Putina, natomiast demonstracyjnie podważa prawo rosyjskich federalnych organów władzy do ingerowania w sprawy wewnątrz czeczeńskie. Czeczenię i Federację Rosyjską łączy taka swoista unia personalna, to znaczy osobista lojalność Kadyrowa. To, jak Kadyrow mówi o swoim stosunku do Putina, to jest taki kontrakt feudalny między seniorem i wasalem, z czego można wysnuć wniosek, że jeżeli kiedyś Putin odejdzie ze stanowiska prezydenta, to jego następca będzie musiał renegocjować ten kontrakt feudalny z Kadyrowem. Czeczenia jest nazywana nierzadko wewnętrzną zagranicą w Federacji Rosyjskiej. To jest taki paradoksalny termin, który ma odzwierciedlać realia, które tam panują. Na terytorium czeczeńskim
prawo Federacji Rosyjskiej nie jest stosowane w zasadzie. Federalne organy władzy nie mają tam wstępu, bądź jeżeli odważają się ingerować w sprawy wewnątrzczeczeńskie, to Kadyrow bardzo często publicznie wyraża z tego powodu oburzenie. Kilka lat temu, kiedy policjanci weszli do Czeczenii ścigając przestępcę bez wiedzy i zgody Kadyrowa, Kadyrow oświadczył, że nikt nie będzie ingerował w sprawy czeczeńskie i on zabrania mieszania się i następnym razem zostanie otworzony bez ostrzeżenia ogień do takich osób, które właśnie ośmielą się podważać jego wyłączną i suwerenną władzę nad tym terytorium. Na terenie Czeczenii nie działają praktycznie rosyjskie ustawy, rosyjskie prawo. Kadyrow wprowadził tam bardzo swoisty porządek, to znaczy porządek oparty na bezprawiu, deklaratywnie również na szariacie, który bardziej maskuje to bezprawie, bardziej ma je usprawiedliwić. Kadyrow regularnie urządza na przykład takie pokazy siły, zbiera na stadionie w Groznym tysiące wyszkolonych bojowników, funkcjonariuszy struktur siłowych i oświadcza, że to są siły do dyspozycji prezydenta Putina, że on jest żołnierzem Putina. Ostatnia taka demonstracja miała miejsce po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy Kadyrow zadeklarował, że jego Czeczeni będą bronili interesów rosyjskich w Ukrainie. Ale takie demonstracje siły w obliczu tego, że Kadyrow deklaruje lojalność wyłącznie wobec Putina, a nie Rosji, są dosyć ambiwalentne, to znaczy z jednej strony tak, on demonstracyjnie okazuje właśnie lojalność i to, że każdy rozkaz Putina wykona, ale z drugiej strony to szczerzenie kłów, to jest też takie trochę ostrzeżenie pod adresem rosyjskiej elity, że jeżeli coś mu się nie spodoba, jeżeli ktoś naruszy jego interesy, to ci sami uzbrojeni, wyszkoleni ludzie mogą się obrócić przeciwko Rosji, chociaż nigdy przeciwko samemu Putinowi. Czy Kadyrow jest marionetką, czy Kadyrow jest samodzielnym graczem? Ja myślę, że nie jest samodzielnym graczem, jest raczej narzędziem Kremla. Nie jest też do końca marionetką, dlatego że porusza się owszem w ramach, które wytyczył Kreml i Putin, natomiast jest to dosyć szerokie pole manewru i ma dosyć dużą swobodę ruchów, jeżeli chodzi chociażby o represje, których dokonuje nie tylko w samej Czeczenii, ale też to długie ramię Kadyrowa już wiele razy sięgało poza Czeczenię do innych regionów Rosji. Taką głośną sprawą, która bardzo ładnie pokazała, czym jest reżim czeczeński i czym jest w związku z tym też reżim putinowski, była sprawa Jandłbajewów, ten skandal wybuchł w styczniu tego roku. Rodzina Jandłbajewów z powodu konfliktu z Kadyrowem z 2015 roku była zmuszona wyjechać z Czeczenii. Obaj synowie sędziego Sajdi Jandłbajewa przebywają za granicą i są znanymi krytykami reżimu Kadyrowa. Jeden z nich działa na rzecz Rosyjskiego Komitetu Przeciwko Torturom, który zajmuje się m.in. licznymi przypadkami tortur i zabójstw politycznych w Czeczenii. W styczniu 2022 roku czeczeńscy siłowicy wtargnęli do mieszkania sędziego Jandłbajewa i uprowadzili jego żonę. Zarema Musajewa, porwana właśnie z Niżnego Nowgorodu, z mieszkania, została wywieziona do Groznego, stała się zakładniczką reżimu. Chodziło o to, żeby jej synowie się dobrowolnie oddali w ręce Kadyrowa. To się nie stało, natomiast ona przebywa cały czas w areszcie. Zarzucają jej napaść na policjanta po przewiezieniu do Groznego. Sędzia razem z córką wyjechali z Rosji, obaj synowie już też są dawno poza granicami Federacji Rosyjskiej. To, co było bardzo symptomatyczne, że w tym porwaniu, w tym ataku na mieszkanie sędziego, któremu przysługiwał immunitet,
brali udział również miejscowi funkcjonariusze struktur siłowych, konkretnie FSB i policji, i żadne interwencje w organach ścigania nie przyniosły żadnego skutku, to znaczy lokalni siłowicy byli wspólnikami tego przestępstwa, następnie Kreml właściwie stanowiska żadnego nie zajął, prokuratura też nie, wszyscy nabrali wody w usta. Kadyrow razem ze swoją prawą ręką Adamem Delimhanowem publicznie grozili śmiercią rodzinie Jangułbajewów za to, że ośmielili się krytykować Kadyrowa. Kadyrow mówił o tym, że miejsce tej rodziny jest w więzieniu albo pod ziemią, a Delimhanow, że należy im uciąć głowy. I nawet po tym ani Komisja Etyki Dumy Państwowej, bo Delimhanow jest deputowanym Dumy od kilku kadencji, ani prokuratura, ani policja, ani FSB nie zainteresowały się sprawą. Działania Kadyrowa są tolerowane przez Kreml, dlatego że jest on ważnym elementem systemu. Głównym jego zadaniem jest pilnowanie porządku na Kaukazie Północnym. To jest rzeczywiście tak, że jeżeli ktoś jest wystarczająco odważny, żeby krytykować Putina, Kreml i politykę reżimu rosyjskiego, to wie, że najprawdopodobniej karą maksimum będzie więzienie. W skrajnych oczywiście przypadkach były zabójstwa czy próby zabójstw opozycjonistów jak Nawalnego czy Władimira Karamurzy i innych, natomiast można powiedzieć, że defaultowo grozi raczej więzienie. W przypadku narażenia się Kadyrowowi prawdopodobne jest zagrożenie życia. I dlatego też Jelena Miłaszyna, dziennikarka Nowej Gazety, bardzo odważna kobieta, która od wielu lat zajmuje się Czeczenią i byle co jej nie przestraszy, po tym jak w tym roku Kadyrow zaczął jej grozić, po prostu profilaktycznie wyjechała z Rosji, bojąc się o swoje życie. Ta funkcja Kadyrowa jako straszaka jest częściowo skuteczna, to znaczy można znaleźć całkiem sporo osób w Rosji, które mimo, że są antyputinowskie, antykremlowskie, antyreżimowe, powtarzają, że Putin broni Rosji przed Kadyrowem, tak jakby Kadyrow nie był produktem Putina, tylko rzeczywiście jakimś samodzielnym graczem, którego Putin musi z całych sił powstrzymywać. Natomiast wydaje się, że to bardziej Kadyrow boi się Putina niż Putin Kadyrowa, a Putin bardziej traktuje Kadyrowa jako takie zło konieczne, które stwarza okresowo różne problemy, natomiast główną funkcją w tym momencie jest to, że na Kaukazie Północnym panuje spokój. Jednak pojawia się pytanie, jak Kadyrow jest odbierany w Rosji? Ostatni sondaż Centrum Lewady Niezależnego na temat Kadyrowa, to jest 2017 rok, kiedy to przeważały wśród respondentów jednak oceny pozytywne na temat Kadyrowa. Dostrzegano to, że ustabilizował Czeczenię, wziął ją pod swoją kontrolę, ale też, co ciekawe, około połowy respondentów powiedziało, że według nich Kadyrowowi można ufać, co wydaje się o tyle dziwne, że Kadyrow jest w pewnym sensie ciałem obcym, jeżeli chodzi i o dominujący w Rosji etnos, i o kulturę, czy religię, czy styl życia, czy wyobrażenia o porządku społecznym. Więc to by świadczyło według mnie przede wszystkim o tym, że ludzie mało wiedzą na temat Kadyrowa i tego, jaki system stworzył w Czeczenii. Kadyrow raczej funkcjonuje na peryferiach świadomości społecznej, to znaczy do świadomości społecznej przybija się taka informacja, że Kadyrow pozostaje na usługach Federacji Rosyjskiej, wykonuje pożyteczne funkcje, na przykład wysyła swoich bojowników do Ukrainy. Ramzan Kadyrow nie jest traktowany przez elitę rosyjską jako swój człowiek w systemie. Bardzo wielu przedstawicieli elity krytycznie się odnosi do Kadyrowa, w tym przedstawicieli struktur siłowych, którym Kadyrow odmawia kompetencji i prawa do ingerowania w sprawy czeczeńskie. Natomiast zawsze próby ingerencji rozbijały się o to, że Kreml ewidentnie chroni Kadyrowa i też chroni ludzi, którzy z jego polecenia dokonują przestępstw. Tropy w przynajmniej kilku sprawach o zabójstwo, te słynne morderstwa polityczne, Natalia Estemirowa, Anna Politkowska, Borys Niemcow, tropy prowadzą do Czeczenii bezpośrednio otoczenie Kadyrowa.
Oczywiście nigdy niczego mu nie udowodniono bezpośrednio, ale można zakładać z wysokim prawdopodobieństwem, że był zleceniodawcą przynajmniej części z tych morderstw. To, co trzyma Kadyrowa przy Moskwie, oprócz tej lojalności, nie wątpię, że szczerej wobec Władimira Putina, to są oczywiście też pieniądze, które z Moskwy płyną, za które on odbudował Grozny, za które on zbudował swoją pozycję. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, że odchodzi Putin, że wysycha ten strumyczek pieniędzy i Kadyrow przestaje być lojalny wobec aktualnego gospodarza Kremla, przyczyniając kolejnemu gospodarzowi Kremla coraz więcej kłopotów. Bo tak naprawdę Ramzan Kadyrow, podobnie jak inni przywódcy czeczeńscy, chociaż idzie ramię w ramię z Moskwą, jest wręcz w awangardzie moskiewskiej polityki, to ja bym go nie określał mianem polityka prorosyjskiego. To jest polityk proczeczeński i interes Czeczenii oczywiście utożsamia ze swoim własnym interesem, widzi go po swojemu, ale jestem przekonany, że to, co on robi, uważa, że robi dla Czeczenii i to, co go wiąże z Moskwą, nie ma charakteru takiego bardzo emocjonalnego, oprócz tego związku emocjonalnego z Putinem. On po prostu chce przejść do historii jako przywódca swojego narodu. To na dzisiaj wszystko. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.